Poznamy teraz sztuczkę, która pomoże nam rozwiązywać w pamięci przykłady takiego typu. 0,8 podzielić na 0,4. Przypominam na początku, że potrafisz takie przykłady rozwiązywać bez większego problemu, zamieniając to na ułamki zwykłe, czyli 8 dziesiątych dzielone na 4 dziesiąte. Przypominam, że dzielenie ułamków zwykłych zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. Czyli odwracamy tutaj w ten sposób. Widzimy, że nam się dziesiątki ładnie skracają. Tutaj również przez 4 skracamy i otrzymujemy wynik 2 pierwsze, czyli po prostu 2. No i teraz jak to robić szybciej, żeby nie trzeba było rozpisywać tego za każdym razem w taki długi sposób? Otóż sztuczka polega na tym, że zarówno pierwszą, jak i drugą liczbę w dzieleniu mnożymy przez 10. Czyli mnożę przez 10 to i mnożę przez 10 to. Po pomnożeniu przez 10, przypominam, że mnożenie przez 10 to jest przesuwanie przecinka o jedno miejsce w prawo, czyli otrzymujemy tutaj 8 podzielić na 4. I nagle proszę zobaczyć, że to działanie umiemy rozwiązać w pamięci. 2. I wynik jest ten sam. Czemu ta sztuczka działa, to opowiem na koniec filmiku. Więc krótko mówiąc, co możemy zrobić? Możemy pomnożyć sobie przez 10 kilka razy, nie musi być tylko raz, i w końcu być może trafimy na działanie, które potrafimy rozwiązać. Przygotowałem sobie tutaj wiele przykładów, więc zobaczmy następne. 1,6 podzielić na 4 dziesiąte. No i ponownie, mnożę sobie przez 10, jedną i drugą liczbę. Czemu? Bo nie umiem tego zrobić w pamięci. Gdyby tutaj nie były 4 dziesiąte, tylko na przykład 4, no to bym umiał. Ale ponieważ dzielę przez ułamek dziesiętny, no to nie do końca to potrafię. Po pomnożeniu na szczęście i przesunięciu przecinka mam 16 podzielić na 4. A to po prostu 4. I mam wynik. Zobaczmy następny przykład. 0,35 podzielić na 0,07. No to spróbujmy zastosować tę sztuczkę. Pomnóżmy przez 10 jedną i drugą liczbę. Czyli przesuwam przecinek o jedno miejsce w prawo. Po przesunięciu otrzymałem 3,5 podzielić na 0,7. No tutaj niestety, gdyby było podzielić na 7, to bym umiał. A tak, to nie bardzo. Co mogę zrobić? Zastosować sobie tę sztuczkę jeszcze raz i pomnożyć ponownie przez 10 jedną i drugą liczbę. Czyli przesuwam przecinek. Po przesunięciu otrzymuję 35 dzielone na 7. A to już jest działanie, które rozwiązać umiem. I to nawet w pamięci. To jest po prostu 5. Zobaczmy następne. 1,2 podzielić na 0,03. No i znowu, mnożę sobie przez 10 jedną i drugą liczbę, bo podzielić na 3 bym umiał, ale podzielić na 0,03 to nie bardzo. Po pomnożeniu i przesunięciu przecinka mam 12 dzielone na 0,3. Tak, tutaj przecinek o jedno w prawo. Niestety, znowu nie umiem. Gdybym tutaj miał dzielony na 3, to bym umiał. To jeszcze raz. Mnożę sobie przez 10, jedną i drugą. Po pomnożeniu otrzymuję 120 podzielić na 3. A to już jest coś, co umiem policzyć, bo wynik jest 40. Następny przykład. 3,03 podzielić na 0,3. No i znowu, gdyby tutaj była jakaś ładna liczba, na przykład podzielić na 3, no to bym umiał, no ale są 3 dziesiąte, czyli nie bardzo. Mnożę przez 10 jedną i drugą. Po pomnożeniu mam 30,3 podzielić na 3. Zastanawiam się, czy umiem to działanie, które mi powstało tutaj, już rozwiązać. No i umiem, bo to jest przecież po prostu 10,1. Tak, 33 dziesiąte na 3, no to będzie oczywiście 10,1.
No i zobaczmy sobie jeszcze jeden przykład. 16 setnych dzielone na 2 dziesiąte. No i znowu, gdybym dzielił przez 2, to bym umiał, ale przez 2 dziesiąte, no to stosuję sobie moją sztuczkę i dzielę przez 10. I jedno, i drugie. Otrzymuję 1,6 podzielić na 2. Zastanawiam się, czy umiem już rozwiązać to działanie. No, oczywiście jest to po prostu 8 dziesiątych. I ostatni przykład. Zrobię go na nowej stronie. 10,5 podzielić na 1 i 5 setnych. Nie bardzo umiem, no to mnożę przez 10. I jedno, i drugie. I otrzymuję 105 dzielone przez 10,5. No nie bardzo umiem, bo podzielić przez 105 to może bym umiał, ale przez 10,5 nie bardzo. No to jeszcze raz mnożę sobie przez 10 i otrzymuję wtedy 1050. No, duże liczby dzielone na 105. No i pytam się, czy umiem rozwiązać to działanie. No i w sumie powinienem umieć, bo gdybym tego zera tutaj nie było, to wynik by był po prostu 1. Skoro to 0 jednak tutaj jest, to wynikiem będzie oczywiście 10. No i to w sumie tyle. No i jeszcze tylko taka ciekawostka, czemu w ogóle ta sztuczka działa z mnożeniem przez 10. No to pokażę na prostym przykładzie, no że działa. Wyobraźmy sobie 4 dzielone na 2. Wynik to jest oczywiście 2. No i spróbujmy tę sztuczkę zastosować, czyli pomnóżmy sobie przez 10 to i to. Wtedy nasze dzielenie zamieni się w 40 podzielić na 20. Wynik dalej jest 2. Ten sam. Mogę sobie tak mnożyć przez 10, ile razy bym nie chciał. Jeżeli tylko obie z tych liczb, czyli zarówno tę pierwszą, jak i drugą, pomnożę przez 10, czyli w tym wypadku będzie 400 podzielić na 200, to dalej jest 2. Dokładnie ten sam wynik. Czyli jeżeli pomnożymy jedną i drugą liczbę przez 10, to wynik się nie zmienia. Tak naprawdę nie musimy mnożyć przez 10. Jeżeli pomnożymy je tylko przez to samo, to wynik się nie zmieni. Gdybym tutaj zamiast razy 10 napisał na przykład razy 108 i to drugie też razy 108, to wynik dalej byłby 2. No i to tyle. Dziękuję.